zapraszam na kolejny odcinek internetowego kanału informacyjnego Nasza Miedźwica. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Rafał Dziekanowski, przewodniczący Rady Gminy Miedźwica Duża. Witam państwa serdecznie. Panie Rafale, kilka słów na temat przyszłości gminy Miedźwica Duża. Proszę powiedzieć, jak będzie się zmieniała nasza gmina w najbliższym czasie? Przede wszystkim liczę na to, że kilka inwestycji, dużych inwestycji zostanie zrealizowanych w naszej gminie. Stąd to są inwestycje, wszyscy wiemy o budowie obwodnicy, czyli drogi S19, jak również elektryfikacji kolei. Myślę, że to jest duży skok dla naszej gminy. Lepszy dostęp komunikacyjny do Lublina. Staramy się też o inne inwestycje w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i tutaj będą realizowane trzy projekty. Prace są już dosyć mocno zaawansowane. Jeden projekt to Centrum Miedźwicy. Chcemy odświeżyć, odnowić Centrum Miedźwicy, Miedźwicy Dużej, czyli ten obszar obok Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej i Kościoła. Drugi taki obszar objęty dużą inwestycją to będzie dworzec PKP. Ten teren, działek oraz sam dworzec otrzymamy od kolei i z pieniędzy unijnych przebudujemy ten teren, odnowimy, tak więc myślę, że to będzie znacząca inwestycja. Trzeci projekt to jest projektem informatycznym, z którego skorzystają nasze urzędy, szkoły. Mówił Pan o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Proszę wyjaśnić to pojęcie. Tak najbardziej ogólnie ujmując, to jest współpraca wszystkich gmin wokół dużego miasta, czyli Lublina. Ta współpraca ma polegać, żeby zintegrować gminy sąsiedzkie wokół Lublina i skomunikować, gdyby stworzyć taki duży obszar metropolitarny, ułatwiający nam wszystkim życie, czyli transport, rewitalizacja społeczna i też informatyzacja. Jak będzie wyglądał budżet na przyszły rok? Tak, przystępujemy powoli do prac nad budżetem na przyszły rok. Do końca września radni i sołectwa będziemy składać wnioski do budżetu. Nie wiemy jeszcze, jak będzie szczegółowo wyglądał budżet, ale myślę, że najbliższe miesiące pokażą nam, w którym kierunku, jakie inwestycje możemy zaplanować. Liczymy też na aktywność mieszkańców, aby zgłaszali swoim radnym, czy też na spotkaniach sołeckich, jakie są potrzeby w poszczególnych obszarach gminy. Panie Rafale, mam nadzieję, że wszystkie te plany zostaną zrealizowane. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek.